Dzień dobry Państwu. 20 maja bieżącego roku mija 140 lat od urodzin Władysława Sikorskiego, jednej z kluczowych postaci historii Polski XX wieku. Postaci, która można powiedzieć też była owiana legendą oraz takim rysem tragizmu. Przypomnę, że katastrofa w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku niejako przeniosła Sikorskiego w tą mitologiczną historię Polski, a więc jest przywódca narodu, który ginie w katastrofie, która według niektórych nie została do dzisiaj wyjaśniona, ale warto przypomnieć o tej postaci szerzej, czym się zasłużyła wcześniej, jakie były motywy jego działalności i dlaczego zaszedł tak daleko w czasie II wojny światowej. Bez wątpienia był to jeden z najbardziej utalentowanych wojskowych polskich w wieku XX. Mimo że trafił na zły czas, dlatego że był przedstawicielem obozu politycznego, który był w kontrze czy w konflikcie z obozem Józefa Piłsudskiego, a więc po roku 26 nie mógł, nazwijmy to, rozwinąć skrzydeł. Natomiast tutaj widzimy jego zdjęcie w mundurze z lat 20., kiedy rzeczywiście chodził w glorii i chwały. Przypomnę, że w roku 20 generał Sikorski dowodził 5. Armią, która dokonała według niektórych decydującego uderzenia na skrzydło wojsk bolszewickich, słynna bitwa nad Wisłą i Wkrą. Zresztą jedna z książek generała Sikorskiego nad Wisłą i Wkrą temu właśnie była poświęcona. Sikorski w czasie I wojny światowej reprezentował opcję proaustriacką, ale już wtedy po raz pierwszy skonfliktował się z obozem Józefa Piłsudskiego na tle tak zwanego kryzysu przysięgowego. Można więc powiedzieć, że to wyznaczyło jakby jego rolę polityczną w latach późniejszych. Ale chciałbym tu też zwrócić uwagę, że po tej chwalebnej bitwie warszawskiej, to znaczy kiedy dowodził 5. Armią, odegrał jeszcze bardzo ważną rolę w roku 1922 i 1923, kiedy po kryzysie związanym ze śmiercią czy zabójstwem prezydenta Narutowicza objął w tej dramatycznej chwili prezesurę rządu, czyli stał się premierem. Wtedy niektórzy zaczęli mówić, że jest kandydatem na polskiego, nawet Mussoliniego. Aczkolwiek wydaje się, że Sikorski raczej odległy był od tych ideologicznych fascynacji. Tym niemniej był jako taki silny człowiek, który doprowadzi do pacyfikacji Polski. Do tego, jak wiadomo, nie doszło z jednego powodu. Sikorski nigdy nie miał wielkiego zaplecza politycznego, bo jednocześnie był wojskowym, ale z drugiej strony miał ambicje polityczne i to czasami się ze sobą kłóciło. Dlatego, że siłami politycznymi, którymi się związał w późniejszych latach, mówimy o latach po zamachu majowym, to był tak zwany Front Morz oraz Chadecja, Stronnictwo Pracy. To były te siły, które jego popierały. To nie były siły dominujące wówczas w Polsce. Także on trochę z tymi swoimi ambicjami nie trafił jednocześnie jakby w poparcie polityczne. I właściwie dopiero wybuch II wojny światowej otworzył przez nim wrota wielkiej kariery. Wiązało się to z tym, że upadek rządów sanacyjnych spowodował, że szukano następcę na naczelnego wodza. Ponieważ Sikorski był frankofilem, był bardzo dobrze notowany we Francji, no to było naturalne, jako że i również Francja zażyczyła sobie, żeby Sikorski stanął zarówno na czele rządu, jak i na czele wojska. I tak stał się z jednej strony premierem rządu emigracyjnego i naczelnym wodzem. Stał się dla narodu polskiego wówczas czymś na kształt symbolu Polski walczącej. Jego popularność osiągnęła apogeum właśnie w latach II wojny światowej, w roku 1941, 1942, 1943. Tragizm sytuacji, w której znalazł się Sikorski, polegała jednak na tym, że nie był w stanie zrealizować wszystkich swoich założeń politycznych, na przykład na odcinku wschodnim. Wiadomo było, że jedną z najważniejszych rozmów, jakie przeprowadził Sikorski w swojej historii, ale była to jedna z najważniejszych rozmów również nie tylko Sikorskiego, ale i polskiej historii, była rozmowa ze Stalinem, co było, miało miejsce w grudniu 1941 roku. Tu potem się pojawił słynny spór z generałem Andersem, czy realizacja porozumienia z Związkiem Radzieckim wymaga ustęp ze strony polskiej, czy też tych ustępów nie należy czynić. Tego nigdy nie dowiemy się, co Sikorski by zrobił, gdyby żył. To, że zginął właśnie w lipcu 1943 roku, niejako to pytanie zawisło w próżni. Dzisiaj możemy oczywiście udzielać różnych odpowiedzi. Jedno jest pewne, proszę Państwa, że wszyscy, którzy narzekali na Sikorskiego, że był trudny we współpracy,
że nie słuchał opinii publicznej, czy też za bardzo przywiązywał się do sojuszników, nie miało znaczenia, bo jak napisał jeden z jego przeciwników politycznych, po nim już nikogo poważnego i poważanego nie było. Więc można powiedzieć, że jego śmierć była też symbolicznym zakończeniem tej Polski, która narodziła się w roku 1918. Generał Sikorski ma bogatą literaturę, chociaż trzeba powiedzieć, że biografie na jego temat powstawały głównie przed 1989 roku. Myślę tutaj o książce Walentyny Korpalskiej i Romana Wapińskiego. Po 1989 nie cieszy się jakimś wielkim wzięciem historyków. Być może wiąże się to z tym, że w tej chwili znowu jakby na czoło wysuwa się postać Józefa Piłsudskiego. Ale ja bym chciał Państwu pokazać kilka unikatowych fotografii przedstawiających tą postać, które znajdują się w zbiorach naszego muzeum. Pierwsze zdjęcie pochodzi z roku 1916. Młody wówczas Władysław Sikorski jest szefem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, a więc orientacja proaustriacka, to go widzimy przy mapie. Można powiedzieć, że Sikorski wtedy nawet był postacią ważniejszą niż Piłsudski z punktu widzenia tego, że miał większy wpływ na przykład na to, czym zajmują się Legiony Polskie. To był w dużej mierze również jego pomysł. Po raz pierwszy prezentujemy Państwu to zdjęcie, które pochodzi z kolekcji Wacława Tokarza, wybitnego historyka wojskowości, oficera Wojska Polskiego, który był bliskim współpracownikiem generała Sikorskiego. Ta kolekcja znajduje się w zbiorach Muzeum Niepodległości. Przedstawia ono właśnie okres I wojny światowej, Departament Wojskowy NKN-u i widzimy tutaj jeszcze raz pułkownika wówczas Władysława Sikorskiego i właśnie Wacława Tokarza. Ta znajomość miała bardzo duże znaczenie dla Sikorskiego, a jednocześnie pokazuje ten krąg jego najbliższych współpracowników. I wreszcie zdjęcia dotyczące już II wojny światowej, a więc kiedy Sikorski jest u szczytu sławy, jest naczelnym wodzem i jest bardzo poważnie traktowany zarówno przez polityków brytyjskich, jak i częściowo również przez Stalina. To jest takie słynne zdjęcie z generałem Tadeuszem Klimeckim, jego prawą ręką w gabinecie w Londynie i wreszcie zdjęcie zbiorowe przedstawiające naradę oficerów naczelnego wodza. Widzimy z lewej strony Mariana Kukiela, kolejnego historyka, wówczas już generała, również Marian Kukiel, jak i Wacław Tokarz, to byli ludzie bardzo zbliżeni do Sikorskiego. Obaj zajmowali się historią wojskowości. Można z tego punktu widzenia Sikorski miał bardzo dobrych i ciekawych kolegów, chociaż sam bardziej zajmował się nie tyle historią wojskowości, co współczesnością oraz kreśleniem wizji na przyszłość. I Sikorski między innymi był autorem słynnej książki Przyszła wojna. Książka, która zrobiła furorę na przykład we Francji, w której przewidział z dużym znawstwem, jaki będzie charakter II wojny światowej. Także tyle z naszych zbiorów. To oczywiście są niektóre tylko fotografie, ale myślę, że warto je było dzisiaj przedstawić w tą rocznicę 140. urodzin generała Sikorskiego.